Dagas. Zużyte opony samochodowe to jeden z poważnych globalnych problemów środowiskowych. Według szacunków każdego roku na świecie powstaje ponad miliard tego typu odpadu. Do niedawna ludzkość nie radziła sobie z tym problemem, czyniąc z opon niechciany spadek dla kolejnych pokoleń. Odpady te topiono na dnach oceanów, nielegalnie spalano lub gromadzono na składowiskach. Polska firma Dagas z siedzibą w Warce znalazła ekologiczne rozwiązanie tego problemu. Odpowiedzią na rosnące w zastraszającym tempie składowiska odpadów gumowych, a także tworzyw sztucznych, odpadów komunalnych oraz biomasy stałej jest technologia pirolizy. Piroliza to proces rozkładu substancji pod wpływem wysokiej temperatury. Znaną nauce technologię badacze z firmy Dagas udoskonalili, tworząc instalację do utylizacji odpadów, której wszystkie produkty uboczne mogą być przetworzone na energię elektryczną lub cieplną. Proces jest całkowicie ekologiczny, jest procesem zamkniętym, pracującym w podciśnieniu, dlatego mówimy, że w tym procesie nie ma emisji do środowiska niebezpiecznych odpadów. Dzięki temu urządzeniu produkujemy prąd o mocy 1 MW i produkujemy ciepło, a także szeroką frakcję olejową. I piroliza ta już została zaimplementowana do kilku firm, a w tej chwili jest wybudowane tutaj stanowisko pokazowe, gdzie każda firma może przyjechać i sprawdzić działanie tej pirolizy. Bo tak naprawdę nikt nie wierzy, że ona działa. Proces pirolizy w instalacji firmy Dagas przebiega w specyficzny sposób. Pocięte na niewielkie kawałki opony są transportowane windą na szczyt instalacji. Tam odbiera je pracownik, który wrzuca rozdrobniony materiał do reaktora. Opony zostają poddane działaniu temperatury 500 stopni Celsjusza i ulegają roztopieniu. Prowadzenie pirolizy wysokotemperaturowej jest możliwe dzięki zastosowaniu katalizatora spalania Reduxco, również będącego autorskim rozwiązaniem firmy. W rezultacie tego procesu powstają ciepło i gaz, który napędza agregat prądotwórczy. Kolejnym produktem finalnym są frakcje olejowe. Jedynym składnikiem opon, który nie ulega roztopieniu, jest ich metalowe zbrojenie. Dzięki zastosowaniu rewolucyjnej technologii firmy Dagas z nikomu niepotrzebnych odpadów gumowych uzyskujemy aż 4 różne źródła potencjalnego dochodu. Przynosi to wymierne korzyści nie tylko dla inwestora stosującego instalacje do pirolizy, ale przede wszystkim dla środowiska naturalnego.